Ankos Extreme Hobby. Najlepsi pracują z najlepszymi. Jeszcze minutka, panowie. Dziękujemy bardzo, szanowni państwo. Szymon Kołecki, jeszcze chwila rozmowy. Powtórzę się, bardzo, 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 bardzo miło mi i myślę całemu KSW widzieć cię w tej organizacji. Zacząłeś 2 lata temu, bardzo spokojnie, bardzo w przemyślany sposób układałeś tę swoją karierę. Czy to właśnie od początku było tak ustalone, że mniej więcej w tym momencie pojawisz się w największej organizacji MMA w Europie? Witam wszystkich serdecznie, tak. Zakładałem, że po 2 latach treningu, po 7-8 walkach, jeśli one mi dobrze pójdą, zdecydujesz na ten krok. Pierwsza walka z Mariuszem Padzianowskim, czy to nie jest za duże wyzwanie jak na pierwsze starcie? No dużo więcej walk od ciebie, spędzony w klatce minut to 4-krotnie więcej. Co ty myślisz o takim pojedynku? Władze KSW doceniły chyba moje umiejętności, dając mi takiego prostego przeciwnika. Mam nadzieję, że sprostam ich oczekiwaniom, jak i wielu kibiców. Ty toczyłeś się z różnymi przeciwnikami pojedynki, ale twój najcięższy rywal miał około 10 kilogramów więcej od ciebie. Co ciekawie, wtedy ci poszło prawie, że najlepiej w karierze. Czy to znaczy, że im cięższy, tym łatwiejszy dla ciebie do pokonania? Faktycznie 2 albo 3 razy walczyłem wadze ciężkie. Najcięższym moim przeciwnikiem był Michał Orkowski, chyba 112, ważył wówczas, albo 110. Nie powiem, że poszło mi najlepiej, bo mało mnie nie udusił. Chyba trudna walka, ale wygrałem ją w pierwszej rundzie, faktycznie tak. Natomiast jakby wagą się już nie przyjmuję, bo od 4 miesięcy nie sparowałem z nikim, kto waży mniej niż 100 kg, a bardzo rzadko z zawodnikami poniżej 110 i bardzo dobrze mi to wychodzi.
czy to jest trochę taki pojedynek siłowy pomiędzy strongmanami a zawodnikami, którzy podnoszą ciężary, czy to jest tylko MMA i tutaj te wasze środowiska, z których się wywodzicie, nie mają absolutnie żadnego znaczenia? Myślę, że dla nas nie ma to większego znaczenia, jednak dla naszych środowisk na pewno ma. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Szymon Kołecki już w sobotę zadebiutuje w KSW w wadze ciężkiej, starciu z Mariuszem Pudzianowskim.